Witam Was tutaj, cześć, czołem znowuż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Campus i od razu powinno mi się teraz wyświetlić odliczanie do nowego dodatku, czyli Sunset Harbor. Jestem bardzo ciekawy oczywiście, jak się pojawi, prawdopodobnie wtedy będzie live ze specjalnego miasta tylko i wyłącznie na część tego dodatku z właśnie trybem nielimitowanych pieniędzy i innymi grotami. Oczywiście od razu teraz pojawi się odliczenie do ile pozostało dni do otwarcia Melta na woli. Proszę bardzo, powinno się teraz wyświetlić. I przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj trochę pokręciłem się tutaj dużo wcześniej, a mianowicie mamy tutaj taki ciekawy rozjazd drogi. Przez przedział, właśnie podziałem na tramwaje i drogę zwykłą. Z multum, nowych przejść tutaj podziemnych też porobiłem, co może być dosyć ciekawym. Jak to się dalej pokręci? Tu był nasz dworzec, przebudowaliśmy to wszystko i teraz jest tutaj. I wszystko się łączy, tutaj wjeżdża na nasz jeden nowy, główny dworzec. Po prostu sądzę, że powinien całkiem nieźle działać. Ponadto mamy jakby coś, i to pewnie niedługo zostanie wykorzystane, jedną główną linię, która w teorii może ominąć cały ten ruch kolejowy. Tylko teraz musiałbym znaleźć, która to jest linia. I wydaje mi się, że to jest ta. Tylko gdzie ona jedzie? Ona jedzie tu. Jedzie. I pewnie tutaj gdzieś ona jedzie, tak, bo ona jedzie przez tą całą tą część i w teorii możemy ją usunąć, ale zobaczymy. Pomyślimy, bo i tak z tego co widzę, to większość ludzi korzysta z innej linii, więc w teorii gdybyśmy ją usunęli z tej stacji, dalej z tej, tą linię kolejową naszą na ten tor, to będzie omijać wszystkie tutaj te stacje. No i teraz tak, przyspieszmy sobie trochę czas, zaraz zobaczymy jak jest z naszym kampusem dokładnie. Ale tutaj z tego co widzę, to jest multum ludzi czeka na tych stacjach. No dokładnie. A mamy zbyt mało pociągów, bo na tej stacji, na tej dokładnie, jest 320 osób czekających na pociąg. Co oznacza, iż trzeba to wzmożyć, tą komunikację. Tutaj jest też dużo. I nawet jest tutaj dużo. 2, 120, 100, 0, 0, 0. Na razie jest też tutaj. Ale to dlatego, że ten dworzec dopiero co otworzyłem. Ponadto jest tutaj jeden wielki mega węzeł tramwajowy z przesiadkami, różnymi przejściami podziemnymi z wyjściami też tutaj. I nasze tramwaje stąd wyjeżdżają tutaj, jeden jedzie tam, a drugi jedzie tutaj tą trasą, jak jechał stary dworzec. I ta linia tramwajowa, żeby nie było. Też ma niezłe branie, bo jak sobie tylko zwykniemy tutaj na ten tramwaj, o, to jak widzimy, tutaj na tych przystankach jest bardzo dużo ludzi, ale to tylko i wyłącznie raczej dlatego, że tutaj niedawno jeszcze jeździły pociągi, a teraz ludzie muszą się przestawić na to, że są oczywiście pociągi, ale trochę w innym miejscu. Dobra, zróbmy sobie tutaj dojście i zobaczmy jak tam nasz sam kampus jedzie, bo sądzę, że też dosyć całkiem nieźle powinno pójść, tylko tutaj jeszcze wam wody brakuje. Tam zrobiłem też nowe miejsca do zasiedlania się i właściwie możemy je wypełnić w tym momencie. Z tym, że tutaj nam się dzielnica kończy. No a teraz ten Content Creator Pack mamy. Ale na to już mniejsza z tym. I tutaj byśmy sobie zrobili na wypełni i wypełni. Zawsze coś nowego. I tutaj tramwaj puścimy może. Nawet teraz. Puścimy tutaj może tramwaj, może nawet teraz. No wiadomo, a widzę, że to jest jedna z tych osób, która jest bardzo niezdecydowana z tego, co właściwie w danym momencie chciałaby zrobić. No ale to chyba już wszyscy wiecie. A, tutaj jest, tutaj coś nie tak chciałoby się to zrobić. O, teraz jest dobrze i światło oczywiście tutaj nie będzie, bo po co by te światła miały tutaj właściwie być. Ponadto byśmy postawili może urząd pocztowy, bo tego może tutaj nie być. I prawdopodobnie w tym mieście się pojawią trolejbusy, jak się pojawi, ale z góry mówię, nie wiem jeszcze kiedy to będzie. Jestem ciekawy jak te trolejbusy będą działać. W sensie, czy będą mieli pojemność tramwajów, czy jak? Pewnie tak, bo tramwaje to jest coś, co jest trochę... Co jest w Skylines w teorii, ale one to jest bardzo nieużywane, jak powinno być. Myślę, że jest tego mało. Dobra, nasz tramwaj, ten tutaj, który jedzie tędy, my go sobie przyciągniemy i on będzie mieć tutaj przystanek. Dalej tu będziesz jechać tędy. I ty sobie wymyśliłeś taki skrót. Nie, to tędy nie ma skrótów. Ty masz przystanek tutaj. I jak widzimy już się dalej dobrze ustawił, czyli w niektórych miejscach też masz przystanki. A i teraz zauważyłem, że on tutaj... Dobra, ustaw się. Że on tutaj trochę dziwną pętelkę robi, ale dobra, niech będzie prościej z komunikacją.
Dobrze, no i tak, to mamy zrobione, a teraz jak tam nasz kampus? My go tutaj trochę w ostatnim odcinku już zazielenialiśmy, żeby to lepiej wszystko działało. Brakuje, no jak zawsze, paru studentów. Prac naukowych zrobiliśmy multum. I to akurat się zgadza. No i nie wiem właściwie, co możemy zrobić. Możemy, tak, tak w ogóle wygląda miasto bez koronawirusa, czyli jest pełno ludzi, chodzi po ulicach i tak dalej. Możemy dorzucić wam jeszcze jednego trenera do naszych dyscyplin sportowych, chociaż sądzę, że tutaj to akurat jest całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, że to jest mega ruch, jeżeli chodzi o pasażerów, a właśnie na przykład na tej linii autobusowej, tutaj jakbym mógł zrobić trolejbusy, to byłoby to, ale tutaj też nie będzie się dało niestety zrobić trolejbusów z tego co kojarzę. Tutaj i tutaj, tak, to jest bardzo krótka linia, ale ja wam dorzucę tutaj jeszcze trzeci autobus na tej krótkiej bardzo linii. Dalej, drugi nasz kampus, a właściwie pierwszy w teorii, to jest ten i tutaj, żeby wszedł na kolejny poziom, to już dużo trzeba. Więc do tych naszych prac naukowych tutaj dorzucimy sobie coś takiego. I nie wiem, czy w nim wbijemy na kolejny poziom, tak? To jest takie, bym powiedział, na bardzo dużym wahaniu raczej. No ma, no i dalej sobie będziemy rozwijać nasze miasto. Z tej strony sobie zaczniemy, ponieważ tutaj jest ta część na plaży. Tutaj bardzo dawno już nie kręciliśmy przy niej, a mimo wszystko jest to dosyć niezbędne i oczywiście potrzebne. Teraz się zastanowiłem, że my tutaj cały czas nie mamy podłączenia. Mamy jeden wjazd do miasta. I to opodatkowane, bardzo dobrze, że opodatkowamy. I jeszcze tutaj jest punkt ekstra poboru opłat, przez który przejeżdża też niezliczona ilość, a właściwie nawet zliczona. Ale to dobrze. Zawsze zysk, to dobrze. Tutaj mamy nasze to i tutaj była ta nasza nowa dzielnica. Dobra, żeby po prostu wziąć trochę po kolei i jedną i drugą część dofinansować, w sensie żeby się powiększała, bo tutaj ta część już dosyć długo czeka na jakieś nowe postulaty i jakieś nową komunikację, więc od niej zaczniemy i dalszy popyt rozwiniemy w tamtej części, rzecz jasna. Bo ja chcę używać oczywiście obydwu dzielnic. Bo one obydwie będą tutaj używane. I tak, tutaj widzę, że już nam się kończy trochę miejsca. Więc tutaj jakbyśmy sobie wydłużyli naszą trasę tramwajową, to tej teorii, a tam bardzo ciekawą zrobiłą pętelkę. I tutaj byśmy sobie to puścili mniej więcej w tymże regionie i tu byśmy postawili sobie stację naszej kolei, ale taką stację. Że gra nie jest zachwycona tym moją propozycją. Ale nie dodałem grze informacji o tym, że ta propozycja jest nie do odrzucenia i my to zrobimy. Więc teraz przydałoby się to właśnie zainformować grę. W tym miejscu, gdzie ja to zrobiłem takie właśnie bardziej proste miejsce, to ono na pewno będzie można postawić. Dokładnie. I ja się oczywiście jak zawsze nie myliłem. I tutaj byśmy sobie zrobili... No, takie podłączenie proste. I to będzie ciekawsze, bo ona tutaj tak po prostu nie wyjdzie nam. Tak możemy zrobić. I tu, gdyby tutaj się udało tak zrobić tą drogę, oj, to bym pogratulował naprawdę. To jest takie strome te zbocze, że to jest a wykonalne i to w 100%. Nowy kawałek ziemi. Świetnie, może kiedyś. Dobra, no i tutaj sobie będzie jakaś taka nasza plaża. Jeszcze nie wiadomo. No bo nawet możemy tutaj zrobić jakieś domki samowystarczalne w 100%. Dobra, dalej do tej pętli tramwajowej my się podczepimy. W sensie zrobimy tak, żeby ta pętla cały czas tam to działała. Bo ona jest dosyć ładna, urocza i w dosyć ciekawej lokalizacji. Okej. Dobra, no i tu byśmy sobie zrobili dojazd. Tutaj i teraz tak. To byśmy wywalili. To i to. I stąd byśmy zrobili tutaj podjazd do tego. Okej, okay, no to krzywo weszło. Jeszcze raz. Stąd tu. I stąd ty tutaj. Dobra. Ten przystanek później przeskoczył. On tutaj jest, uwierzcie mi, on naprawdę tam jest. Dobra, gdzie jest kolejny przystanek? Okej, okay, tutaj. Dobra, to sobie ten przystanek musimy przesunąć jak najdalej możemy. A nie, wystarczy go tylko trochę. Tylko trochę kopnąć, ale dobra. I tak możemy zrobić to. Ty będziesz mieć tu przystanek, a ty tutaj. Nie aż tak daleko. To jest. Czemu nie chcesz się tu przestawić? Przecież jestem out. W ogóle City Skylines to. W sensie, jak wyszedł City Skylines 2, o którym mówiłem w ostatnim odcinku,
To byłoby dosyć ciekawe, bo ta gra jest na bardzo dużych, różnych rzeczach, które już są oczywiście odgadnięte, jak działa. I nody są różne i takie tam kółeczka, dzięki którym to działa wedle swoich zasad cała ta gra. Natomiast jakby się pojawiła nowa wersja tej gry, to raz, że to byłoby pierwszy raz, bo to jest Discalens pierwsza wersja i no, najlepszy chyba z tych builder, jaki znam. Tropico podobno to wszystko fajne, ale zakończę na tym, że kojarzę. Wiem, że tam trochę to inaczej wszystko działa, ale nie wiem, więc się nie wypowiem. Natomiast Cities: Skylines gram, jak może sami zauważyliście, i tutaj zawsze w 100% wszystko działa tak jak. Co się. Wydaje mi się, że po prostu póki co nie wyszedł lepszy skill, który też nie zużywa masy wszystkich ramów i tak dalej. Co się wiadomo, że jak odpalę go na komputerze, czego na przykład już jak może zauważyliście sami, nie robię odcinków z tego, to wiadomo, że komputer wchodzi na wyższe obroty, a jak robiłem jeszcze z tego odcinki, to komputer wchodził w turbo obroty raczej. Ale zawsze to był ciekawy pomysł, żeby zobaczyć, jak komputer działa, po pierwsze. No i w ogóle. Tutaj dorzućmy sobie może, czekaj, to? Tego nie mam jeszcze w naszym mieście. Jakiś specjalny handel, proszę bardzo. I tutaj są dzielnice bez specjalnych handlowości. Okej, może być. Dobra, jak do was dojdzie prąd, a sądzę, że dojdzie, no bo tutaj dałem wam, żebyście się wszędzie mogli budować, to wtedy pogadamy. Dobra, teraz po prostu dajmy jeszcze światła wszystkie. Tutaj były światła, tutaj nie ma, tu nie ma. Okej, no to więcej światła nie ma, świetnie. I nasz pociąg też przeciągnijmy, żeby jechał dalej, czyli naszą kolej jednoszynową, która to aktualnie robi pit stop tutaj. Ona miała dwie stacje, nie trzy. No, tak czy siak mało. A teraz to będzie lepiej, dużo lepiej. Biorąc pod uwagę, że tutaj jest nowa stacja i tu jest nowy przystanek w jedną stronę teraz. No to w 100% będziecie mieli na pewno więcej ciekawych miejsc do komunikacji. Dalej, szkołę podstawową, jakąś wam bym postawioną, jakąś ładną i w jakiejś dobrej lokalizacji. Sądzę, że to jest dobra lokalizacja, niedaleko stacji. To może jest i tak, to jest zły moment, żeby stawiać tak blisko tej stacji, bo nie będę mógł później wykręcić spokojnie, jak będę chciał wymyślić, żeby to ominęło tą stację. No a tutaj możecie się jeszcze pługować. No i na razie to chyba tutaj jeszcze mogę wam dać miejsce. Biura się o wiele wolniej budują, bo aktualnie na przemysł jest, jak może sami zauważyliście, mały popyt. No ale to nie jest jakiś duży dla mnie w tej chwili problem. Dobra. I tak, co z tym prądem? Właśnie widzę, że tak coś nie chce on tutaj dojść samowolnie. A druta to ja tutaj koniecznie nie chcę im stawiać. W sensie to nie jest w ogóle preferowane, ale widzę, że już macie prąd. Dobrze. W grze, czyli urząd pocztowy. Dalej z policją to ogólnie jest tutaj tragicznie. To ja wam go gdzieś tutaj bardziej w centrum bym postawił. Policję. Posunek policji. No tutaj w okolicy, no. Czarna plaga bym to nazwał. Właściwie, tak to można nazwać. Ja wiem, że to jest określenie do czegoś innego, ale mniejsza z tym. A co do pożarów, no to też jest dramat. To jest dramat. Na przykład tutaj. A tutaj to postawimy, jak mam jakiś mały, może gdzieś tutaj. Tak, w ogóle tutaj te pociągi tak wyjeżdżają, ciekawie. I tu może jeszcze stację kiedyś postawimy. To jest nawet bardzo, bardzo możliwe. Dobra, i co jest ze szpitalami? Oj, tutaj jest źle. Tu bym wam gdzieś postawił ten szpital, ale nie mogę go tak postawić tak centralnie. Mogę go tylko gdzieś na obrzeżach, więc niech będzie. Tylko żebyś miał prąd. Dobra. Prąd. Masz wodę, już sobie sam podciągniesz. Natomiast tutaj to nie będę aż taki roztropny. Proszę bardzo, macie klinikę. Wam postawię obok szkoły. O, jakby coś. Krematorium nie postawię obok szkoły, rzecz jasna. Mam szacunek do tych ludzi. To i kryokryptę. Tutaj ostatnio zapomniałem, że w ogóle to mamy, a to po prostu specjalny dodatku jeszcze takie Art Deco, w którym faktycznie były dodawane takie budynki prosto z przyszłości. A no, ma tu widzę, że jest całkiem nieźle. Tutaj możemy wam dać taki specjalny, specyficzny tylko i wyłącznie handel. Tylko jeszcze tam zbudujemy tą jeszcze dzielnicę. No i tu widzę, że właściwie jest już całkiem nieźle.
No tak się zastanawiałem, ten tramwaj, który tutaj zawraca, tutaj są jakieś... Jak on tutaj zawraca, czekajcie, bo jak jest z czasem, no ma czasu, jeszcze trochę jest. Tak, bo tutaj jest jakaś ta specjalna linia, która tam robiła tę kółeczkę, a nie, ona jedzie przez całe biura. No moglibyśmy właściwie wyrzucić tutaj ten tramwaj, aby on tutaj pojechał i tutaj później sobie pojechał tędy może? No to nawet nie jest taki zupełnie, żeby pojechał później tędy. Ominął te nasze całe skałki, które tutaj przyjazdach chciałbym sobie zostawić, żeby one były, bo one całkiem ładnie wyglądają z tej strony. To też jakoś bym tak zrobił, żeby to w miarę ładnie wyglądało, też bez przesady. O! Powiedzmy, żebyśmy zrobili dojazd tutaj. Tutaj byśmy sobie to zamienili na taką drogę. Dzięki czemu bym mógł tutaj... Nie, tu zrobimy osobną pętelkę. Się zastanawiałem, czy nie zrobić tego samego, co tam zrobiliśmy, ale nie. W sensie, czy nie podłączyć do tamtego samego, ale chyba już bez przesady. Czekaj, tutaj sobie za bardzo zaokrągliliśmy. Tu i tu. No tam. Wygląda to jak wygląda, już nie będę się czepiać chwilowo. I... Czekaj. I powiedzmy, że sobie zrobimy dojazd gdzieś tutaj. I później stąd. Tutaj jest duży zjazd. I tu byśmy sobie... Może nie da się przejechać na tym kamieniem? Da się przejechać na tym kamieniem, świetnie. I tutaj byśmy sobie zrobili przejazd. W 100% nad tym wszystkim? No niestety. Niestety, jak widzimy, nie da się zrobić przejazdu w 100% nad tym wszystkim. Ale no cóż. No cóż, jeden kamyczek trzeba poświęcić. Ale i tak jest. Ale i tak, powiem szczerze, że nieźle nam to poszło. Zobaczcie, jaki ładny przejazd, ale... Sam go zrobiłem. Czyli gra go sama zrobiła, ale sam go zrobiłem. Nie znacie się. No i ten tramwaj sobie przesuniemy dzięki temu, żeby dojeżdżał aż tu. I tutaj z przystankami, cyk. I cyk. I on tutaj będzie sobie jeździć. Jak... jeździ aktualnie i to widzimy. No a tutaj z przystankiem. Teraz tak, dzięki temu ten tramwaj tutaj się też zatrzyma. I teraz tak patrzę, że tutaj jest coś dziwnie mało tych przystanków. No. Dobra, to ten sobie przesuniemy tu. I tu dorzucimy sobie dwa nowe. Bo będzie tu przystanek. Tu przystanek i tu przy... Nie, ten. Czekaj, tu i tu. To sobie możemy wywalić dzięki temu. Podawaną rzeczą w tymże momencie. I tu jest dużo ludzi czeka na stacji. Ale na to nie patrzymy, bo to jest dużo ludzi. A to nigdy nie jest dobrą wiadomością. Dobrze, możemy zobaczyć jakiś pociąg, który tędy by jechał, to byśmy sprawdzili, czemu tu jest tak dużo ludzi. Czy ty jesteś pełen? Ty jesteś pełen. Ja nie mogę. A to jest ta linia nasza, która dojeżdża tu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. A na tych stacjach nowych też jest cały czas mało. No, 250 dorzucimy wam tutaj ten ruch, bo widzę, że jest... Wow. Czekaj, skąd ci ludzie tu się wzięli? Oni naprawdę korzystają z tych przejść podziemnych. W sensie ja je tak zrobiłem dla beki właściwie. Ale widzę, że oni je naprawdę polubili. Czekaj, tak jak wy tutaj schodzicie tędy, to gdzie wy idziecie? Oni się wszędzie rozchodzą tymi przejściami podziemnymi. No proszę bardzo, nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale przejścia podziemne, które zbudowałem, naprawdę są używane. Coś, jakbyście się zastanawiali, czemu nie sądziłem, że to powiem, to dlatego, że jak się buduje przejścia podziemne, to zazwyczaj one są, ale ludzie z nich w Cities nie lubią korzystać zbytnio. No a tu proszę bardzo, zaskoczyło mnie to mile. Mile mnie to zaskoczyło. No, tu byśmy sobie też zrobili zejście dzięki temu. Jak to podłączymy tutaj z tym, to jestem w 100% pewien. Czekaj, że oni będą z niego korzystać. Tylko te przejście tutaj zrobimy trochę niżej, żeby aż tak dużo nie... Tylko tutaj jak robiłem przebudowę jedną jeszcze przed odcinkiem, to zapomniałem tego odstawić później. Dobra, biura się chcą budować, ale najpierw zobaczmy, jak tam nasz kampus
Może jacyś studenci przyszli, czy cokolwiek? No właśnie, tak mi się nie wydaje zbytnio. Niedobrze. Wiecie co, może byśmy coś dorzucili tutaj przy tym. Bo tutaj tak stoi samotnie i właściwie nic obok nie ma. Dorzućmy jakiś może spadek kamyczków. Znaczy, ja wiem, że nie możemy też przesadzać z gadżetami dookoła tego, ale nie wiem, czy kojarzycie, jak się postawi cokolwiek, to ja już teraz widziałem, że od razu ludzie pędzą do tego, żeby tutaj się uczyć. W sensie, tak było w tym drugim kampusie, a w tym, z tego co kojarzę, jest w miarę podobnie. Jak to wywalimy, to coś przestanie działać? Wtedy nie powinno. Dobra. Ty masz jeszcze podłączenie z innej strony, świetnie. Dobra, i tu byśmy sobie walnęli może już jakiś inny. Proszę bardzo. No, bo humaniści to muszą mieć ciekawe miejsca do patrzenia. Może to im coś pomoże, kto wie, miejmy nadzieję, że tak. Bo jest aktualnie tutaj kiepsko w tym naszym, w sensie on nawet nie jest znany. Tak jakby właściwie go nie było, on nie istnieje w teorii, na żadnych mapach Europy. Nie, no po prostu go nie ma, no. Co tu dużo nie mówić. To jest po prostu taki kampus, którego nikt nie zna. Jest tylko, właściwie nawet to tylko w okolicy mogą pójść, jak już im się nie uda. Tak się nazywa ta kategoria. Ale no, no cóż. Czy tutaj mógłbym to jakoś tak postawić, żeby ten kamyczek tutaj się zmieścił? Chyba tak. Jest. No, dobra. I tutaj w teorii tak samo. Nie, tutaj już nie. No, no dobra, zawsze to już jest coś. Natomiast na dole, to ja zawsze mówiłem i zawsze będę mówić, to jest miejsce na multum takich po prostu podrzucanych kamyczków, dookoła których nic nie będzie, tak? Żeby nie było. Ale to taki shelf, który będzie właśnie tutaj nam ładnie pokazywać, że tutaj jest dużo, że tu jest woda i w ogóle, i że tutaj to właściwie już nic nie ma. O, więc jak sobie tutaj tego powrzucamy, dużo takich małych, podozdrabnianych, w różnych konfiguracjach, to powinno to być ciekawe. O, jak widzicie, już to zaczyna całkiem ciekawie wyglądać. A oto tu przecież właśnie chodzi mi, patrzę też na zegarek w międzyczasie, żeby nie było jak zazwyczaj, czyli że odcinek trwa nie wiadomo ile. Dobra, tutaj możemy sobie jakiś jeden wielki, większy walnąć, proszę bardzo. Tutaj takie, takie i właściwie tak bym zrobił dookoła całego tego kampusu, po to, żeby to ładnie w miarę wyglądało. O! No nie powiecie mi, że nie wygląda to lepiej. Na pewno mi tego nie powiecie. Bo my nawet możemy wrzucić wodę, o! A to jest jeszcze lepsza nowina, czekaj. Skoro my możemy je wrzucić w wodę, to co powiesz na coś takiego? No nie, no nie powiedz. No niby tak mało brakuje, a to oznacza, iż da się to w jeden sposób. Czujnik sobie smiczny, do akcji. Nawet, że podłączyłeś ich? Podłączyłeś ich. Świetnie. Nema. No nie, jak mi znowu kolejny mecz odwołali. Mecz odwołany, ja nie mogę. Tu są wszystkie prawie mecze odwołane. Jeżeli nie jest wygrany, to jest odwołany. Tak, ja. Dobra, dajcie mi chwilę, ja tutaj podrzucam kamyczki dookoła tego i widzimy się za chwilę.
No i jak widzieliście na timelapsie, poustawialiśmy multum nowych kamyczków, no i nie powiecie mi, że nie wygląda teraz pięknie. Więc po prostu jeszcze jak drzewa dosadzimy do tego całego kampusu i tutaj humaniści w końcu zaczną chodzić do tego kampusu, to po prostu będzie idealnie, po prostu będzie idealnie. Nawet tutaj ta sama wycieczka tutaj, no oczywiście wiadomo, że teraz woda będzie bardzo burzliwa, piraci. Tutaj jest jeszcze ten idealnie, o, właśnie się wylewa. Tutaj jeszcze jest idealny statek gdzieś, on tutaj jest, o właśnie, tu jest zatopiony i tu jest pełno tych kamieni, to po prostu tak idealnie pokazuje. Ta nasza kolej linowa, to teraz jest normalnie jakaś kolej pomiędzy tymi kamieniami, to po prostu idealnie pięknie wygląda. Już nie mówiąc o samych tutaj statkach, które mają tutaj drogi, które te płyną po prostu pomiędzy tymi kamieniami i jest widać, że jest specjalnie dla nich zrobione miejsce, żeby mogły przepłynąć. Tak samo jak tutaj ta wielka po prostu farsa, która tutaj jest dookoła tego całego się ciągnie. Jeszcze tutaj jak dojdziemy, to jest mech i to wszystko zarośnięte. Tutaj wiadomo, że jeszcze nie dociągnięte jest, bo tutaj to jeszcze jest na przyszłość, ale tak samo tutaj jest strome udwiska pod tym akademikami. Od tej strony, tutaj o jednej kamyczki i tutaj to po prostu o wiele lepiej wygląda. Nie wiem, czy to przemówi do studentów, ale atrakcyjność kampusu dopiero pewnie nam podskoczy w kolejnym roku akademickim, natomiast na dzisiejszy dzień to powinno być, to już będzie tyle. Ponieważ zrobiliśmy masę rzeczy, zaczynając od tego, że tutaj zabudowaliśmy tą dzielnicę, w końcu to wygląda jakoś ciekawie i multum ludzi, z naciskiem na ten multum ludzi korzysta z tego połączenia z tym drugim pociągiem, ale to zaraz zwykniemy. Czekaj, tak, to jest pociąg nasz linijny i z niego korzysta mało ludzi już teraz. Możemy trochę zmniejszyć na to. Natomiast ten z tej linii, z tego co pamiętam. Nie to, nie to. Czekaj. Kliknąłem ciebie. No właśnie. Natomiast z tej linii, z tego co pamiętam, tak już jest trochę bardziej sytuacja opanowana, chociaż wszystkie pociągi są bardzo napchane. Dorzućmy sobie jeszcze jeden pociąg. Tramwaje to tutaj na razie nie będę jeszcze wnikać, natomiast jestem ciekawy tej jednej linii, która jedzie tędy. Musielibyśmy ją znaleźć. Bo na pewno tutaj oni jeżdżą cały czas pociągi tą linią. To nie tylko. O, jest. Dobra. Ile ludzi z niej korzysta? Okej, 19. No dobra, jak na całą linię to całkiem nieźle. Nawet jeżeli jest już tak mniej ludzi z niej korzysta. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć dalszą tą część tej serii, która już niedługo niestety będzie miała swój koniec. I oczywiście zobaczyć nowy dodatek. Kliknijcie subskrybuj ten dziwny zwaczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. A no i oczywiście zabudowaliśmy tutaj tę część, co też naprawdę ładnie wygląda. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!